Siemano, tutaj Stefan Bąk, witam was i dzisiaj wam powiem, dlaczego możecie chcieć taniego laptopa z systemem operacyjnym Chrome OS. Zapraszam was do oglądania. A więc zaczynając od początku, co to jest Chrome OS? Chrome OS to system operacyjny stworzony przez Google na bazie open source'owego. Już jakiś czas temu mogliście słyszeć o Chrome OS Flex, bo wszystkie technologiczne portale się o nim rozpisały. Firma Google kupiła Neverware, czyli właścicieli Cloud Ready, czyli jednego z właścicieli open source'owych Chrome OS-ów, który się nazywał Cloud Ready. Co to jest Chrome OS? Bardzo prosty system operacyjny, na którym mamy tylko i wyłącznie przeglądarkę i dosłownie nic więcej. Po prostu tutaj jest przeglądarka i to praktycznie wszystko. No oprócz tego mamy tam jeszcze system plików, możemy, nie wiem, odtwarzać z karty microSD jakieś pliki, wideo, foto i tak dalej, ale to wypierdolisz generalnie, bo tu pierdolę co poły. Za mną tam widzicie mojego Chromebooka, jest to HP Chromebook 11A G6EE. Tego oto laptopa, czy bardziej Chromebooka, kupiłem w marcu 2021 roku za około 400 zł. Jest to laptop w dosyć dobrej kondycji, wizualnej jak i technicznej, chyba. Generalnie większość Chromebooków, które spotkamy na naszym rynku, pochodzi ze skandynawskich szkół, czyli na przykład, nie wiem, Szwecji, Norwegia i tak dalej. No i oni mają tam Chromebooki i po jakimś czasie, no wiadomo, wymieniają te oto Chromebooki, więc dlatego też ten oto jest z szwedzkim układem klawiatury. Kupiłem go w sklepie poleasingowym AMSO, więc dostałem od razu naklejki z poszczającem. To, co warto zaznaczyć, do tej ceny 400 zł trzeba dodać to, że w samej cenie była ładowarka za około 70 zł, więc sam Chromebook nie kosztuje dokładnie 400, no około 300. Ale mimo tego jest to sprzęt, który naprawdę dobrze chodzi jak na swoją specyfikację. Bo specyfikacja nie jest wysoka. Procesor ma dwa rdzenie taktowane, 1,60 GHz i do tego 4 GB RAM. Nie jest to wysoka specyfikacja, no trzeba to powiedzieć. Ale na Chrome OS-ie chodzi to naprawdę zadowalająco i znośnie. Laptop posiada dwa złącza Thunderbolt, dlatego nie mamy tutaj HDMI. Sama ładowarka, o której wcześniej wspomniałem, jest 40W i też mniej więcej z taką maksymalną mocą według specyfikacji można ładować tego oto Chromebook. Czy ładuje się szybko? Tak, dosyć szybko się ładuje, no bo to 40W. A czy trzyma długo? Bardzo. Właśnie to jest jedna z największych zalet Chrome OS-a, że on trzyma po prostu długo. Jestem w stanie wziąć tego laptopa, siedzieć na lekcjach zdalnych, gdzie cały czas jestem, no cały czas jest po prostu ekran włączony, tutaj cały czas jest połączenie z internetem i tak dalej. Byłem w stanie wytrzymać praktycznie cały dzień siedzenia na lekcjach tylko i wyłącznie na baterii na Chromebooku. Trzeba o tym pamiętać jednak, że tak jak wcześniej mówiłem, nie jest to najwydajniejszy sprzęt, ale dla takiego totalnie basicowego użytkownika. Nie powiedziałbym, że jestem takim basicowym użytkownikiem, ale jeżeli jedyne zadanie, które chcecie robić na tym oto laptopie jest przeglądanie internetu i nie macie zbyt dużego budżetu finansowego, wydaje mi się, że jest to jedna z najlepszych propozycji w tej cenie. Czy znajdziesz za 400 jakiegoś laptopa, który będzie działał na tyle płynnie jak ten Chromebook? Szczerze nie wiem, bo się tym kompletnie nie interesowałem, ale prawdopodobnie nie. Wracając jeszcze do portu, mamy jeszcze dwa sloty USB typu A oraz combo jacka, no i do tego czytnik kart microSD, gdzie możemy przechowywać swoje pliki, no bo niestety wersja tego Chromebooka, którą ja tutaj mam u siebie, posiada tylko 8 GB pamięci dyskowej. Niestety nie da się jej wymienić, jest lutowana na płycie głównej, jest to no troszeczkę min. Chromebook nie musi działać tylko i wyłącznie na Chrome OS. Od ponad roku posiadamy coś takiego jak środowisko programistyczne Linuxa, czyli dostajemy dostęp do terminala. Chrome OS po prostu emuluje nam Linux, dzięki czemu możemy zainstalować jakieś programy, które są dostępne na Linuxie. Ja osobiście próbowałem pakiet LibreOffice zainstalować. Ja i tak długoterminowo zrezygnowałem z posiadania wbudowanego Linuxa wewnętrznego, dlatego że on zabiera strasznie dużo miejsca i tam ledwo co zostaje na zwyczajne używanie tego Chromebooka, więc niestety, ale przy mojej wersji pamięciowej, no nie mogę zbytnio tego korzystać. Ale pakiet LibreOffice działać działał. Dało się go odpalić, jednakże był problem taki, że problemem tego rozwiązania było to, że Linux był osobnym systemem, więc jeżeli chciałem mieć dostęp do jakiegoś pliku jednocześnie na Chrome OS-ie i na Linuxie, musiałem po prostu go wrzucać na kartę microSD, przez co było to niepraktyczne. Po prostu mając jakiś plik, dokument na microSD, mogłem sobie go wrzucić na tą kartę i wtedy miałem dostęp właśnie i na tym emulowanym Linuxie i na Chrome OS-ie. Czy jest to rozwiązanie ok?
Nie wiem szczerze, ponieważ tak jak mówię, z niego tak dużo nie korzystałem i skoro mówimy o programach, no to pomijając tego Linuxa, mamy dostęp do sklepu Google Play, no i do dosyć bogatej biblioteki aplikacji i gier. Pograsz na tym Chromebooku? Może, ale nie będzie to najprzyjemniejsza rozgrywka. Na bazie moich doświadczeń cały czas mówię, bo pamiętajcie o tym, że film jest w pełni subiektywny. Nie jestem w stanie spojrzeć obiektywnie na Chrome'a, Chromebooki i tak dalej, mając tylko i wyłącznie jednego laptopa za 400 zł z leasingów. Oprócz sklepu Google Play mamy do dyspozycji również Chrome Web Store'a, dzięki czemu możemy również instalować wszelakie dodatki z właśnie przeglądarki Chrome. Jeżeli jesteście użytkownikami Androida, posiadacie na swoim komputerze Chroma, na swoim telefonie również i ogólnie posiadacie Androida, to Chromebook jest jak taki MacBook. Po prostu on działa w ekosystemie. Czy działa tak samo jak Mac? Oczywiście, że nie, bo ekosystemu Apple'a nie da się podrobić. Ale działa on ok, więc jestem w stanie podłączyć na to telefon, sobie sparować go właśnie z Chromebookiem i dzięki temu móc na przykład odbierać SMS-y, wysyłać je, posiadać od strzała dostęp do mobilnej transmisji z tego oto telefonu. Ja tego długo nie korzystałem, jakoś tak to średnio u mnie działało. Ja zacząłem tego używać jeszcze jak chyba to było w becie, więc dlatego też nie działało to idealnie, a Chromebooka aż tak często nie korzystam, więc jakby finalnie nie mam podłączonego tego oto Huawei'a z Chromebookiem. Ale używając przeglądarki Google Chrome mogę tak dostać dostęp do na przykład ostatnio otwieranych kart, czy na Chromebooku, czy na przykład na tamtym komputerze, który jest tam, czy na telefonie mogę otworzyć ostatnio przeglądane karty, mogę wysłać sobie karty. Jednym z także minusów specyfikacyjnych tutaj właśnie tego Chromebooka jest to, że posiada on chłodzenie pasywne. Jest to z jednej strony zaleta, z drugiej zaś wada. Zaleta, bo ten komputer po prostu jest totalnie cichy. Ten komputer żadnych dźwięków nie wydaje. No a minusem jest to, że po prostu się grzeje i nie masz takiej przewodności cieplnej po prostu ten procesor. Więc jeżeli nie jesteście przywiązani do jakichś desktopowych aplikacji, to na chillu możecie korzystać z Chromebooka do pisania dokumentów, tworzenia prezentacji, słuchania muzyki, przeglądania neta sobie. A jak będziecie chcieli pograć, możecie poprzez usługę GeForce Now. Oczywiście najważniejsze w GeForce Now jest internet, żeby był jak najszybszy, bo wtedy działa to jak najpłynniej. Mimo tego trzeba przyznać, że działa to naprawdę dobrze. Miałem okazję, bo już ponad rok mam tego Chromebooka, więc miałem okazję chwilę sobie pograć na nim i trzeba przyznać, że naprawdę działa to spoko. O czym jeszcze można powiedzieć? Wygląd zewnętrzny tego Chromebooka, więc musiałbym go odpiąć. Niestety, ale raz mi on upadł na ziemię z wysokości może z nad kolana, to tak nie wiem, może około 50 cm. No i niestety pękła obudowa, więc tutaj zrobiłem ostre druciarstwo i wygląda to na tyle źle, że może nie będę tego pokazywał. Na dole mamy głośniki, które tak jak mówię nie pokażę, bo jest tam okropne druciarstwo. Natomiast pokażę, w jaki sposób one grają. Klawiatura, no będziecie wiedzieć bardziej na przebitkach, jest przyjemna. Używałem jej przez około godzinę poprzedniej nocy, właśnie pisząc sobie mniej więcej co chcę powiedzieć i naprawdę przyjemnie. Zawias to także bardzo fajna rzecz. Mamy praktycznie płaski, więc jeżeli bym go podparł, podpiął sobie klawiaturę i myszkę, to wtedy mogę tak używać tego. Kąty widzenia nie są idealne, tylko teraz okulary noszę. Kąty widzenia według mnie są ok, w sensie dosyć dużo widać, no faktycznie jest przyciemnienie. Gładzik naprawdę bardzo, no jeden z najprzyjemniejszych, jeżeli nie nawet najprzyjemniejszy gładzik, jakiego korzystałem w swoim życiu. Naprawdę się z tego przyjemnie korzysta. U góry mamy tutaj oto kamerkę, na którą mam akurat zasłonkę daną. Z odpaleniem aparat, no i jak zobaczycie mamy oto kamerę, tutaj widać telefon. Czy jest ona według mnie dosyć dobrej jakości. Nie jest to może WHD, ale mikrofon. Mikrofon również jest ok, ale to było pojęcie przeszłości. Mikrofon był ok, dlatego że prawdopodobnie, nie wiem czy przy tym upadku, czy przez co, ale niestety w tym oto laptopie uszkodził mi się mikrofon i po prostu stuka tak jakoś dziwnie. No i w momencie, w którym Chromebook jest ustawiony gdzieś w takiej pozycji, to jest ok, ale jak się już go otworzy, to jest tragedia. Czy kamera jest git? No to niestety musicie ocenić sami, ponieważ ja wam nie jestem w stanie powiedzieć.
Widzicie, jak to wygląda? Słyszycie mój mikrofon? Jestem w jakiejś odległości, nie wiem, mniej więcej teraz wyprostowanej ręki, jakoś tak do Chromebooka i mówię, ni to cicho, ni to głośno. Nie wiem, czy ten mikrofon teraz stuka, czy nie. Teraz są idealne warunki oświetleniowe, ale wyłączmy na przykład tą lampkę. I nie wiem, teraz jest tylko światło z góry praktycznie, więc nie jest ona tragiczna. Imo. Ale kamerka według mnie jest taka totalnie wystarczająca do po prostu zwykłych konferencji jakichś i tak dalej. Widać cię, jak zrobisz to zdjęcie, jak pokażę jakiś dokument, to może nawet będziesz w stanie go rozczytać. To także bardzo ważny element tego to konstrukcji tego laptopa. Mogę go na spokojnie trzymać jedną ręką i totalnie nie jest on jakiś ciężki, waży on troszeczkę ponad kilogram. Jestem w stanie go trzymać jedną ręką, drugą sobie pisać i na przykład w taki sposób. Tylko teraz siedzę i jakby robię to tak, żeby pokazać wam go mniej więcej, więc w taki, jak tak będziecie go trzymać, no to jest niewygodnie, ale jak go będziecie, nie wiem, w taki sposób trzymać i tak dalej, no to naprawdę jest bardzo fajnie. A jeżeli waga, to też rozmiar. 13-calowa matryca o rozdzielczości 1966x768, ale mniej więcej sam Chromebook jest w wielkości około 13 cali, czyli dosyć mały i fajny i poręczny. Jeżeli o wirusy, to jest to temat taki troszeczkę budzący według mnie trochę kontrowersje, ponieważ z jednej strony słyszymy opinię, że nie, no na ten system to nie ma w ogóle wirus, ale ja się z tym niestety nie zgodzę. Są wirusy na Chromebooka? Są. Jak bardzo groźne? To ja nie wiem. Czy jest ich dużo? Też nie wiem. Są wirusy, na przykład screen recorder. Szukałem jakiegoś programu do nagrywania ekranu i znalazłem taki fajny. Nawet go przez chwilę używałem, ale używałem go trochę ostrożnie. Był to program, który miał w opiniach no nie najlepsze opinie. Zniknął on raz ze sklepu, pojawił się ponownie. Później finalnie też ten drugi raz zniknął. No właśnie, dlaczego zniknął? Dlatego, że miał w sobie złośliwe oprogramowanie. Jakie? Dokładnie nie wiem. Co robiło? Też nie wiem, ale według dużej ilości osób miał jakieś złośliwe oprogramowanie. Więc pewnie się zapytacie, czemu korzystałem ze screen recordera ze złośliwym oprogramowaniem? No bo nie było żadnej innej alternatywy, która jakkolwiek działała. Teraz jest ich więcej. Ja osobiście totalnie nie wiem, jakie on miał oprogramowanie złośliwe, co to dokładnie było, jakiś malware. Program służy do nagrywania ekranu, więc dlatego też może to wykorzystywać, że nagrywa ekran. Wyłączanie i usypianie tego Chromebooka. No jest perfekto. Zamknę tego Chromebooka, on sobie poleży tydzień i ze 100% zrobi się może, nie wiem, 90, 80, gdzie on jest cały czas włączony, gdzie jakby mam go sobie włączonego, zamykam go sobie i on tutaj poprzez diodę też widać przechodzi taki tryb uśpienia, przez to, że w tym laptopie nie działa dosłownie nic w tle, no to jest po prostu bardzo dobrze. Otwieram go i po chwili jest gotowy do działania, tylko wystarczy, że PIN wpiszę i to. Tak naprawdę wszystko. No i tak mniej więcej na koniec. Komu bym polecił tego Chromebooka? Mógłbym go polecić jakiemuś biednemu studentowi, który tak naprawdę tak z przymusu przyszedł tam na studia i jest biedny fest, że nawet go nie stać na jakiś porządny laptop i bierze Chromebooka za 400 wy. Napiszesz na ten wykład? No napiszesz, no. Masz dostęp do dokumentów offline, prezentację zrobisz i tak dalej. Taki bardzo biedny student da sobie radę na tym Chromebooku, jak będzie chciał. No chyba, że będą to jakieś studia inżynierskie, gdzie potrzebujesz jakichś programów, wtedy będzie problem. Druga taka grupa, którą powiedzmy powiedział, to jest osoba starsza, no bo ten system jest na tyle stary, że... No i w tym momencie wywalił mi nagrywanie na moim telefonie, ale całe szczęście od jakiegoś już czasu staram się pójść coraz bardziej w profesjonalizm, więc nagrywałem to zewnętrznym mikrofonem, dzięki czemu mamy zachowane audio, więc teraz zapraszam was na taką małą część takiego jakby podcastu. Nie ma tutaj totalnie problemu z jakimś tym, tu masz po prostu przeglądarkę i oprócz tego to jest praktycznie wszystko. Ty nic nie ma praktycznie w tym systemie, co jest oczywiście plusem dla takiej osoby starszej, no bo osoby starsze najczęściej nie są aż tak zaznajomane z tą technologią nową i tak dalej, więc może być dobry właśnie dla takiej osoby starszej. No i taką powiedzmy trzecią grupą z czterech, no to powiedzmy dziecko, czyli dla dziecka taki laptop do nauki, komputer, on sobie włączy bajkę, obejrzy sobie coś, jak nie wiem, będzie miał w czwartej klasie na informatyce zrobić prezentację, no to ją zrobi. Narysuje coś w momencie? Na pewno, ponieważ odpali na przykład aplikację webową Painta. No i taką czwartą grupą będzie takie osoby, które jak ja, czyli na przykład takie właśnie na wyjazd, czyli na przykład, nie wiem, jadę sobie gdzieś tam w Polskę, i chcę mieć ze sobą laptopa, na którym nie wiem, na przykład mogę zgrać pliki, mogę już je uporządkować, przejrzeć je, to nie jest to samo co na telefonie, mogę coś obejrzeć na troszeczkę większym ekranie i tak dalej. Ja szczerze aż tak często Chromebooka już nie korzystam, na początku z niego korzystałem, żeby powiedzmy sprawdzić jego możliwość, no ale teraz coraz częściej on już nawet poza obszar tego domu nie wychodzi. O czym ja coś miałem wspomnieć jeszcze? Nie wiem tak zbytnio, gdzie to wrzucić w tym filmie, więc wrzucę to teraz, macie unboxing tego Chromebooka sprzed roku około. Sobie otworzymy
tą odpaczkę od Amso i ogólnie odcinek oczywiście. Kurier postanowi sobie kopnąć, albo na sortowni ktoś kopnął. O chłopie, ale zabezpieczenie, ale że takie zabezpieczenie potężne, a dobra, jednak jest zabezpieczony dosyć, bo jest on przyklejony. Ładowarka pewnie jest tutaj, ładowarka jest tutaj, tak. Jest dosyć zimno, więc wiadomo, nie będę tutaj włączał. Niestety, ale jest to taka ładowarka, która no nie ma takiego odłączonego kabla. A teraz folię przecinamy. Myślałem, że tam będzie tak po prostu luźno, ale dlatego powiedziałem, że fajnie zabezpieczony. Tutaj mam potwierdzenie sprzedaży, czyli fakturka i to. Tutaj jest Chromebook. Jest on w takim oto stanie. No i zobaczmy ekran, czy nie jest wylany. Został mi dodany naklejki. Teraz taka mała chwila ważna. Niewylany ekran. Więc fajnie, nie dostałem uszkodzonego. To o tyle dobrze, że działa. A nie, że dostałem uszkodzonego, bo kurier kopnął, ale on był generalnie, ten laptop był daleko i był dosyć dobrze zabezpieczony. Więc Amso w sumie spoko zabezpieczyło. Zaraz przejdziemy do meritum i tyle. No więc takim słowem z zakończenia. Chromebook z jednej strony może być dla każdego, a z drugiej zaś może być dla nikogo. Dla niektórych będzie to faktycznie fajny, przydatny sprzęt, którego będą korzystać na co dzień. No a dla niektórych no, będzie to tylko i wyłącznie sprzęt utrudniający swoją pracę, życie i tak dalej. To zależy od tego, co robicie na komputerze, co potencjalnie będziecie robić na takim Chromebooku. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Wyszedł on mi się wydaje trochę chaotycznie, jak to każdy film, który nagrywam. Bez scenariusza. Scenariusze nagrałem zero filmów, więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku, albo kiedykolwiek się jeszcze zobaczymy. Bo może przyszedłeś tylko tutaj dla tego filmu. Mimo tego dziękuję Ci za obejrzenie całego filmu. Możesz napisać w komentarzu zawias i wtedy przypnę Ci serduszko, bo to znaczy, że oglądasz do końca i to się szanuje. Dzięki, cześć. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo kurwa, ziomek jest pryszczem, kurwa. Nie, nie jestem chory. Nie mamy tutaj matrycy.